Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, czy w instalacji z pompą ciepła warto stosować bufor ciepła. Zapraszamy! Oskar, na początku powiedz nam, czym jest bufor ciepła? Bufor ciepła to dobrze zaizolowany zbiornik służący do przechowywania nadwyżek energii cieplnej na potrzeby instalacji CO. Powiedz mi, jaką rolę pełni bufor ciepła w instalacji z pompą ciepła? Bufor ciepła zapewnia odpowiednią ilość wody w instalacji, dzięki czemu pompa ciepła pracuje stabilnie. Oprócz tego pełni rolę sprzęgła hydraulicznego dla mieszanych obiegów grzewczych. Dzięki zapewnieniu stabilności zmniejsza ilość uruchomień sprężarki, a więc zapewnia dłuższą żywotność pompy ciepła. Jest także magazynem energii dla potrzeb odszwalania. Jak dobrać wielkość bufora do pomp ciepła Termet Heat Platinum oraz Gold? Pojemność bufora dobiera się na podstawie mocy grzewczej pompy ciepła. Wstępnie można przyjąć, że jest to 10 litrów na każdy kilowat mocy grzewczej. Sugerowana wielkość bufora znajduje się w instrukcji obsługi, ale dobrze by doboru dokonał fachowiec, który dopasuje bufor do instalacji. Wielu instalatorów twierdzi, że używanie bufora nie jest konieczne. Czy to prawda? Instalacje bez bufora działają w sposób nieoptymalny. Pompa ciepła częściej się załącza, co skraca jej żywotność. Ponadto proces odszwalania powoduje schłodzenie temperatury wody w instalacji, co wywołuje dyskomfort u użytkowników. Dlatego lepiej jest stosować bufor w instalacjach z pompą ciepła. Nie zapomnijcie obejrzeć innych filmów dostępnych na naszym kanale. A jeśli podobał się dzisiejszy odcinek, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!